jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej uroczystości, szczególnie dlatego, że tak znaczna liczba absolwentów naszych wzięła udział. Prawie 100 osób na 290, to jest bardzo zadowalające. Jak widać, magistrów było mało, bo na szczęście mają pracę. Bardzo łatwo jest znaleźć pracę. Zresztą ostatni ranking wprost pokazał, że absolwenci Politechniki Opolskiej znajdują się na 40. miejscu oceniani przez pracodawcę. To jest wielki sukces. A jeszcze lepszy sukces to studenci, absolwenci mechaniki budowy maszyn oraz automatyki i robotyki, ale skupię się na mechanice budowy maszyn na naszym wydziale. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce w Polsce najlepszych politechnik. W związku z tym widać, że to, co my pracujemy, staramy się, nasi absolwenci wychodzą z nas bardzo dobrze wykształceni i znajdują sobie doskonale miejsce na rynku pracy. Dzisiejsza uroczystość jest na pewno szczególnym dniem, ponieważ ukończyłam studia pierwszego stopnia, odebrałam dyplom. Czuję się po prostu dumna z tego, co osiągnęłam przez ostatnie 3,5 roku. Marzę o tym, żeby znaleźć pracę w zawodzie i to zaraz po studiach. Jakie okażą się realia, dowiemy się za półtora roku, ale chciałabym bardzo pracować w zawodzie. Dzisiejsza uroczystość dla absolwentów ma wyjątkowo wielkie znaczenie, z tego względu, że zamykamy pewien etap w naszym życiu, który jest ukoronowaniem naszej ciężkiej pracy. Część osób, część moich kolegów i koleżanek będzie szukała pracy, część już znalazła. Natomiast cieszę się z tego, że z częścią jestem na drugim stopniu. Mam nadzieję, że ta nasza edukacja, która będzie trwała jeszcze przez lekko ponad rok, nam przyczyni się do tego, że znajdziemy w przyszłości pracę.